sami staraliśmy się uratować wszyscy Mazowsze z klęski. I to się udało. Wszystkie postulaty strajkowe, jak wiadomo, zostały na terenie instytucji wypełnione. Teraz mamy spór o kształt działalności artystycznej. Spór pomiędzy artystami, wykonawcami i dyrektorami. Sąd, że zespół rzeczywistości podupada i traci na znaczeniu, wymaga również wyjaśnienia, ponieważ mamy odczucie społeczne, że rola Mazowsza, szczególnie dzięki marszałkowi województwa, panu Stróżnikowi, wzrosła. Czy doprowadził pan dyrektor do marginalizacji zespołu Mazowsza? To w świetle tego, co słychać w kraju, co my słyszymy, Mazowsze i jego znaczenie wzrosło. Mam odczucie osobiste, że autorzy tych opinii wyrażanych o dyrekcji pana Rysmana w gruncie rzeczy są osobami i czują się pokrzywdzonymi, ponieważ albo już otrzymali zwolnienie, lub są zagrożeni zwolnieniem. I to powoduje, że emocjonalna ocena faktów, które miały miejsce, nie jest moim zdaniem prawdziwa, sprawiedliwa, wyważona. Ale apeluję do Wysokiej Komisji, aby w tej perspektywie także oceniała dyskutantów. Pan Rysman zostawił nam do wiadomości Wysokiej Komisji pismo, które przytacza dokonania minionych sezonów. Jest bardzo trudno podnieść instytucję w górę. W teatrach jest to mniej więcej czas trzech sezonów. Trzech lat liczy się, że z regresu można podnieść instytucję. Z Mazowszem, które było w stanie zanikło. Opinia publiczna poinformowana szeroko o tym, co działo się w teatrach warszawskich niedawno, kiedy dyrektor Seweryn zwolnił kilkunastu aktorów z Teatru Polskiego, dyrektor Słowodzianek 8 osób, w Teatrze Narodowym w Krakowie zwolniono też 7 czy 8 osób, w Bielsku Białej i w Rzeszowie. I przetoczyła się dyskusja. No jak to naprawdę, kto ma prawo zarządzać i go osądzać? Pani Agnieszka Glińska, która przez studio zwolniła dwie wybitne aktorki. Panią Jungowską i panią Trzepiecińską. I to było jej prawem, aby te wybitne, uznane talenty szeroko zwolnić, ponieważ inaczej wyobrażała sobie konstelację swojego zespołu. Czy wobec tego mamy się udać do prokuratora, aby ocenił zasadność tych słów, które w wyniku tej dyskusji ośmielam się nazywać niejednokrotnie pomówieniami? Chyba nie. Chyba jednak przyznamy prawo tej jednej osobie do stanowienia o kształcie tej instytucji zgodnie z tym, jak poucza nas Sąd Najwyższy, wstrzymując się od decyzji co do talentu osób, które są zwalniane, czy wreszcie oferty, którą nawet na działalność produkuje. Także gorąco namawiam do takiego osobistego wytworzenia sobie sytuacji artystów, którzy niestety muszą podporządkować się dyktaturze. To jest bardzo trudne dla artystów wykonawców psychicznie przyjęcie takiej linii. No ale jeżeli przypomnimy sobie, w jaki sposób Kazimierz Dejnek trenował swoich aktorów,
jakby mnie krzyczy. Chamski. Jest tego oto akceptacji społeczna. On jest chamski, ale ma prawo, bo jego rezultat jest wielki. No. Apeluję o potraktowanie z najwyższą powagą, odpowiedzialnością artystyczną, wszystkie te wypowiedzi, któreśmy tutaj wysłuchali. Osób, które są odpowiedzialne za kształt tego zespołu. A pan, dyrektor Izban, jest człowiekiem, który mamy to szczęście, ma ten zespół, to szczęście, że nie dość, że menadżerem, to jeszcze ma posiada wykształcenie muzyczne i po prostu na tym się zna i stara się o zmianę na lepsze. W sztuce, panie prezesie, nie ma demokracji. Jest jedna osoba, która za wszystko ponosi odpowiedzialność. Ja tej odpowiedzialności się nie boję. Myślę, że moi współpracownicy również, ponieważ jeżeli podejmuje się trudnych zadań, które sobie nawzajem stawiamy, to o tym świadczy. A chciałbym, żebyśmy mówili o faktach, a nie o odczuciach i jakichkolwiek innych urządkach osób, które na tym próbują dyskutować. Ja pozwolę sobie, jeśli można, zacytować pana Dejka, o którym powiadam, miałem przyjemność, będąc studentem, grywać, on lubił podkłady muzyczne w swoich przedstawieniach. I państwo wybaczą, panie. I ja sobie przypominam jedną charakterystyczną historię, której powiedział do aktorki własnej, która wydawała mu się być dość sztywną na scenie. Powiedział tak, a do ciebie to mówi, trzeba tak, kij od środki w dupę i do teatru lat. No nie wiem, dziękuję. Ja się nazywam Anna Markowicz, miałam spotkanie z panem przy okazji produkcji październikowego naszego przedstawienia Krakowiacy i Murale. Jestem aktorką, kompletnie nie jestem związana z Mazowszem, więc nie jestem sfrustrowaną osobą, jak to nazwał pan Izban. Jest to moje jedno z najgorszych doświadczeń ze spotkaniem z dyrektorem i z człowiekiem. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że nie mogę się zgodzić z wypowiedzią, że wielcy używali różnych zwrotów. Przepraszam, ale nie. To są wielcy. Po drugie, to jest pan Dejmek, to jest, no można wielu wymieniać. Również jest pan Grzegorzewski, świętej pamięci, wielki dyrektor, który nigdy w życiu by się tego nikogo nie zwrócił. Bierzmy przykład z tych najlepszych, a nie z tych najgorszych. I nie z chamskiego zachowania. A nikt mi nie ma prawa mówić, Dejmek też tak mówił. No ja bardzo przepraszam, ale Dejmek i pan to też jest dla mnie różnica. Proszę państwa, kiedyś Kisielewski, kilkadziesiąt lat temu, mówiąc o rządzących PZPR-owców, powiedział, że to jest dyktatura cienia. Czy my mamy przyzwyczajać się do dyktatury chamów? Nie przerażamy wypowiedzi sztandarowe osoby, że ewidentne chamstwo, które jest w słownictwie, ściśle określone. Bez względu na to, czy ono się pojawia w pracy, czy z ław sejmowych, chamstwo moim zdaniem zawsze jest chamstwo. I nie można tego tolerować bez względu na strukturę organizacyjną. A po dwóch latach urzędowania nadal w zespole panuje tak głęboki kryzys i konflikt. No bo my tak oceniamy i myślę, że po spotkaniu listopadowym nie możemy tego oceniać inaczej. Ale po tego chamstwa i mobbingu, o którym państwo mówiliście, tutaj pan przekazał mi protokół, może pan chce powiedzieć coś więcej na ten temat. Dotyczący mobbingu. Wiem, że to jest przygotowane przez prawnika i tutaj no, padają takie stwierdzenia, śpiewacie jak gówno, jesteście głupi, najbardziej wkurza mnie praca z wami, jesteście cykory, cieniasy, nieudacznicy, zakompleksieni, niewykształceni. No to ja nie wyobrażam sobie, w jakiej instytucji kultury mogą padać takie sformułowania. Podejrzewam, że jest to jakiś dokument, który trafi do sądu, prawda? Państwo kiwacie głowami, może na ten temat zechcecie coś powiedzieć. No więc to tutaj, tak jak państwo mówicie, no mamy do czynienia z przykładem zwykłego chamstwa, no a żadnej instytucji kultury, takie, ani żadnej w ogóle instytucji publicznej, myślę, że takie zachowanie nie powinno mieć miejsca. Jak ja słucham dzisiaj tego pana, który jest półtorej roku pełniącego obowiązek, on mówi, że wcześniej to nie było nic, to jest dopiero teraz. Jak ci wszyscy ludzie po kolei mówią, jak obrażają tak wielu znakomitych artystów, którzy prowadzili tą instytucję. To jest skandal. To jest skandal i dziwię się też panu Łukaszewiczowi, też, że mówi takie słowa. Tutaj jest jeden wielki problem, proszę państwa.
Ja zostałem zwolniony z tej instytucji, ponieważ byłem członkiem komisji konkursowej. Moja koleżanka również. I wszyscy to w środowisku wiedzą. My tutaj udajemy, że nie wiemy, o co chodzi. Zwolniono nas tylko dlatego, żeby rozbić komisję konkursową. Żeby pan Izba był dyrektorem. Bo ma swoje plecy i ma być tym dyrektorem. I wszyscy o tym wiemy. Całe środowisko o tym wie. Tylko my tu udajemy, że o tym nikt nie wie. Taka jest prawda. I pan Izba robi wszystko. I będzie robił wszystko, będzie szedł po trupach. To młodzi ludzie, których niedawno chwalił, dawał im te stanowiska solistów, którzy dzisiaj są zwolnieni. Dlaczego? Znaczy jest już dyspasą. Dlaczego? Że byli wtedy i tu powiedzieli parę słów prawdę. Dlatego, proszę Państwa, to nie ma, dzisiaj nie ma co mówić właśnie o sprawach artystycznych, bo artystycznie chyba zawsze się zawsze robi. Tylko fachowcy będą widzieli to, co my widzimy, że brakuje już ducha w tych ludziach. Ja rozmawiam tam z ludźmi, to mówią, Konrad, ja po prostu ja już tu nie mogę wytrzymać. Taka jest prawda. I my to bagatelizujemy, bo to sądy, bo to... Nie! Ta instytucja, to co pan Kraszyński zresztą mówił głośno, ta instytucja umiera od wewnątrz. Ona na zewnątrz można piękne kwiatki posadzić, tak? Na trupa można polać perfumy, tak? I będzie wszyscy mówił, że o, nie śmierdzi. A tutaj to jest wielki smród i tylko dlatego, że nie ma konkursu, że nie ma prawdziwego człowieka, który przyjdzie z tymi młodymi ludźmi pracować i zrozumieć ich jako artystów, a nie za przeproszeniem chamów, którzy obrażają tych artystów i to jest wszystko wypisane. Jak ja słyszę, jak się mówi do tych ludzi, to jest na przykład, proszę Państwa, skandal. Mówię, jest zwolnionych już prawie 40 osób z tej instytucji. Tak, nie 6. To jest 40 osób, to jest jedna czwarta tej instytucji. Jedna czwarta tej instytucji. I bagatelizowanie tego i mówienie, że no tak, to pan dyrektor może wszystkich zwalniać. No tak, oczywiście, że może. Tylko do czego to prowadzi? Dokładnie tak. Dziękuję bardzo. My jesteśmy gdzieś na tyle już tutaj zwartą grupą i gotową. My przychodzimy tutaj po pomoc. My przychodzimy tutaj, dzisiaj jesteśmy po raz drugi, tak? Poprzednia nasza wizyta skończyła się tym, o czym rozmawialiśmy, czego się spodziewaliśmy. Poszły następne zwolnienia. Ja jestem między innymi jedną z tych osób, tak? Która została zwolniona. Jeśli Państwo nie jesteście nam w stanie pomóc już tutaj i teraz, to my niestety będziemy musieli iść gdzieś dalej, tak? My tu jesteśmy po to, bo potrzebujemy tej pomocy to raz. Dwa, chcielibyśmy, żeby Państwo czuli się współodpowiedzialni za to, co tam się dzieje, tak? Jeszcze jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Ci Państwo, wszyscy, którzy tu byli, tych 6 osób, które tutaj się tak wypowiadało pozytywnie o zespole i tak dalej, jakie mamy piękne sukcesy, oni się śmią nazywać Mazowszem. Oni w tym momencie się śmią nazywać Mazowszem. Tylko oni. I proszę mi uwierzyć, że reszta zespołu, ludzie, którzy stoją obok, którzy się tam przyglądają i tak dalej, niekoniecznie identyfikują się z tym Państwem. Wszystko jest zbudowane na strachu, na zastraszeniu pracowników i na takich relacjach bardzo niezdrowych, niedopuszczalnych. I jeśli nic się nie zmieni, to w końcu, tak jak tu została ta Ukraina przywołana, w końcu coś wybuchnie, w końcu będzie kumulacja tego wszystkiego. I oby nie było za późno. 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 Dziękuję.